przy spojrzeniu wiarą na każdą rzeczywistość ziemską, można zauważyć, że Pan Bóg do wszystkiego dopisuje ciąg dalszy i Wszechmogący Bóg ratuje sytuację człowieka, nawet tam, gdzie zachodzi grzech. U Pana Boga nie ma odpadków, nie ma śmieci niepotrzebnych. Pan Bóg wszystko wykorzystuje. Do wszystkiego dołącza swą łaskę, która przywraca porządek, sens i wzmacnia życie. I to dobrze, bo to jest nadzieja dla utrapienia, dla cierpień, dla nędzy, dla beznadziei, dla sytuacji po ludzku nieodwracalnych. I tam Pan wchodzi w to wszystko i dopisuje swoje słowo ożywiające. Otóż pośród Twoich niedostatków występują w Twoim życiu takie fakty i wydarzenia, które możemy nazwać środkami ubogimi, które służą Kościołowi. Ubogość nie jest popularna. Zresztą słowo ubóstwo jest przez świat zniekształcone, zafałszowane. Te środki, którymi świat dysponuje, to są przede wszystkim środki bogate, czyli widoczne, policzalne, imponujące, przygniatające, cokolwiek to jest. Kościół w swej misji posługuje się środkami bogatymi, czyli takimi jak organizacje, zebrania, pochody, architektura, wystrój kościołów, środki audiowizualne, środki społecznego przekazu. To wszystko, co jest uchwytne, mocne, jednoznaczne, oczywiste, to są takie środki zauważalne, one są policzalne. I są jeszcze środki ubogie, naznaczone znamieniem krzyża. To się bierze z Jezusowych słów, że jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. I Twoja sytuacja jest sytuacją ziarna obumierającego, na które w pierwszej chwili być może się nie zgadzasz, bo boli, bo trudno, bo niesprawiedliwie. Ale jednocześnie Twoja sytuacja zmienia się w swej istocie i wartości, gdy popatrzysz na utrapienia życia logiką wiary, zaufania Panu Bogu, zawierzenia się Jemu. Najtrudniejsza doczesność jest tylko doczesna, a dalej jest owoc sprawiedliwego sądu i wytrwałości w łasce. Dlatego uświadamiając sobie Twoje wydarzenia, w których jesteś, które są wydarzeniami środków ubogich, wtedy, jeśli zaakceptujesz je i będziesz brać w nich udział, Twoje życie nabierze większej wartości. Do środków ubogich należy niezmarnowane każde cierpienie, modlitwa, post, trudna sytuacja, niesprawiedliwość, którą musisz znosić, udręki, beznadzieje, niewdzięczność, oszczerstwa. Wszystko to, co Ciebie wyklucza i nie daje Ci szansy, to, co Ciebie miażdży okrucieństwem świata, wszystko to może zyskać moc i wartość Pana Boga, jeśli nie roztrwonisz tego buntem, odrzuceniem, jeśli spojrzysz na to okiem wiary i zaakceptujesz to ze względu na Pana Boga. Cierpienie zaakceptowane ze względu na Boga
jest cierpieniem przeobrażonym, przenikniętym dalszym ciągiem Bożego działania. Pan Bóg daje swoje dopełnienie. Dlatego to, czego chciałbyś się pozbyć, jak choroba bardzo groźna, jeśli jest przyjęte z Bogiem, dla Niego, ze względu na Niego, nie jest już sytuacją odpadową. To już nie wartość śmiecia. To nie śmiercionosny cios, ale to trudne wydarzenie, trudna sytuacja, która jest dobrą sytuacją i dobrym wydarzeniem. Śmierć też jest dobra, choć trudna. I choroba jest dobra, choć trudna. Ponieważ u Pana Boga nie ma rzeczy, które wymykają się Jego kontroli i Pan Bóg dopisuje swą wolą ciąg dalszy, boski ciąg dalszy, wieczny ciąg dalszy. Dlatego Twoje umieranie w okolicznościach środków ubogich, Twojej codziennej nędzy, umieranie z tego powodu, ale dla Boga przyniesie plon obfity. A jest dla kogo umierać, jest za kogo oddać życie, ponieważ w rodzinach jest tylu zatracańców, tylu ludzi, którzy się zagubili, zapomnieli, którzy nie wiedzą, kim są, po co żyją i tak istnieją w jakimś obłędzie, w jakimś samozniszczeniu i niewiele do nich dociera. Tego jest coraz więcej. Rodziny słabe, niedopełnione łaską Bożą, zdradzone, zniszczone. Rodziny ogłocone z tego, co istotne, składają się z ludzi słabych, zabłąkanych, zrezygnowanych, zbuntowanych i gdy przyjdziesz im z pomocą, przy pomocy środka ubogiego, uratujesz temu człowiekowi życie wieczne. On się prawdopodobnie nie zatraci. Jeśli wytrwasz w swojej miłości, miłości wstawienniczej, ofiary wstawienniczej, ponieważ nie wystarczy argument rozumu, nie wystarczy poryw uczuciowy serca, żeby człowieka pozyskać dla Boga, trzeba zapłacić za Niego i potem, i krwią, i łzami. Na rozmaity sposób się utrudzić. Trzeba się zatracić dla dzieci, które się zagubiły, dla matki i ojca, którzy się zatracają, dla braci i sióstr. Trzeba się dać wyniszczać ze względu na nich, aby oni przez uproszoną łaskę, przez ubłaganą łaskę doznali przeobrażenia, które ich przekształci i uratuje. Ty masz być ogołocony, umarły dla siebie, wybierający to, co najbardziej skuteczne, czyli środki ubogie. I tych środków nie musisz kupować. One przychodzą, same się rodzą. Dostarczają ci ich ci, którzy cię źle kochają, którzy cię nienawidzą. Tych środków ubogich okoliczności dostarczają co dzień. Wystarczy tylko je zauważyć, zinterpretować, nazwać i współbrzmieć z Bożym zamysłem, który jest z tym wszystkim związany. Środkiem ubogim jest przyjęte z miłości ku Bogu cierpienie. Czy to bolące kumelana na modlitwie, czy jeśli nikomu nieznane wyrzeczenia, które przekreślają siebie. Nieraz jest to wszystko w wielkiej cichości, milczeniu, kontemplacji. O tym prawie nikt nie wie. To są środki niewidzialne, nieuchwytne, niepoliczalne. Nie można ich ująć żadna statystyka czy badania socjologiczne. Są one ubogie w świetle wiary, a ukazują się jako decydujące o losach świata. Pan Jezus swym ubóstwem i wyniszczeniem
uratował ludzi z ich grzechów. I nie inaczej z nami będzie, którzy dotykamy sytuacji po ludzku niepokonalnych. Środki bowiem bogate w oczach świata są widziane inaczej. To, co głupstwem jest u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. To, co jest ubogie w oczach ludzi, bogate jest w oczach Boga. Najbogatsze są więc środki ubogie, są one najskuteczniejsze, są przejawem prawdziwej mądrości, mądrości ewangelicznej. Stosowanie środków zaś bogatych jest tylko wtedy skuteczne, gdy będzie to osadzone na środkach ubogich, w głębokim życiu wewnętrznym, życiu modlitwy, obumarciu sobie, całkowitym oddaniu się Panu Bogu. Skuteczność środków ubogich wypływa z obecności Chrystusa w duszy, zgodnie z zasadą, że Bóg oddaje się duszy w miarę, jak ona oddaje się Jemu. Święty Tomasz z Akwinu twierdzi, że dzieło życia czynnego powstaje w pełni kontemplacji. Czyli najpierw się modlimy, później budujemy świątynię. I w niej się modlimy. A gdzie nie ma ofiary duchowej, tam wybudowana świątynia będzie pusta. A gdzie ustanie życie wiary, życie modlitwy i ofiary, tam zamiera życie duchowe w ludziach i Bóg staje się zapomniany. Wiele społeczeństw już tego doświadcza. Dzieje bowiem Kościoła nie są zasadzone na sprawności organizacyjnej i środkach materialnych. One są też potrzebne, ale nie są zasadnicze. Dlatego, że mury świątyni do nieba nie pójdą, ani witraże, ani rzeźby. Natomiast można spotykać się w warunkach skromnych, wręcz podziemnych, w potępieniu, w skrytości, w tajemnicy, sprawować sakramenty, uwielbiać Boga i tam będzie dzieło uświęcenia, dzieło przeobrażenia serc wielu. Dynamizm świętych dowodzi tego. Na przykład święty Maksymilian Kolbe, intelektualnie bardzo zdolny. Człowiek, który doświadczył Maryi, która mu się objawiła, ale słabego zdrowia, chory na gruźlicę, chory z wielkim trudem żyjący. Otóż on powiedział sobie, że gdy już wszystkie środki zawiodły, gdy uznano, żem stracony i przełożeni uznali, żem do niczego, wówczas niepokalana wzięła w ręce to narzędzie, które nadawało się tylko na szmelc. Tak powiedział o sobie. I on przez zawierzenie się Matce Najświętszej, a wszystko robił z nią i dla niej, zawsze mówił, że to dla Maryi, Maryja dała, Maryi dzięki. Otóż on to wszystko, co zrobił, zrobił na zawierzeniu, czyli środkach ubogich. Gdy budował klasztor, który z czasem był największym klasztorem świata, w którym było kilkuset zakonników i kandydatów do zakonu. Gdy rozpoczynał drukowanie prasy, on nie miał żadnych zapasów finansowych. Matka Boża dawała mu środki bogate do jego ubogiego zawierzenia się. I te jego działania apostolskie za pomocą prasy i medalika przynosiły owoce, zdobywając ludzi dla zbawienia. Ale najpierw była modlitwa. Ubogość tego niezwykłego w ubóstwie zakonnika, dla którego świat nie miał znaczenia, z wyjątkiem tego, że na nim ludzie żyli, którym należało dać Boga. Otóż trzeba popatrzeć na swoje życie nie jako na życie straceńcze, jako na życie człowieka, któremu się nie powiodło, który się dorobił w życiu osamotnienia i niezrozumienia. To, co ciebie obciąża, utrudza, czym świat gardzi, może być twoim wielkim orężem. I tym wielkim orężem środków ubogich
możesz uratować siebie i innych. Wielu ludzi ogarnia jakby trwoga. Stąd w ojczyźnie naszej narodził się ruch modlitwy różańcowej rodziców za ich dzieci. Rodzi się ruch czystych serc. Grzechy nieczyste stały się jakąś epidemią narodową. I wielu ludzi, szukając prawdy, znajduje gościnne przyjęcie w sobie dla niej i zastosowanie. Czyli ci, którzy mogliby być zniszczeni okolicznościami, zrezygnowani, zdepresjonowani, oni z tego, co ich niszczy w oczach świata, czynią sobie atut. Świat nie będzie tobie zazdrościł tych środków ubogich. Bo świat tego w ogóle nie chce mieć i tego nie rozumie. Dlatego nie będziesz narażony tutaj na konkurencję i zazdrość, ponieważ twoje życie na uboczu, w pewnym zapomnieniu, w odosobnieniu z Panem Bogiem, nieatrakcyjne dla świata, może być twoją taką niczym niezagrożoną fortecą, gdzie będą się rozgrywały wielkie dzieła Pana Boga. Odrobina czystej miłości, która jest w środkach ubogich, jest bardziej wartościowa przed Bogiem i wobec duszy i więcej przynosi pożytku Kościołowi niż wszystkie inne dzieła razem wzięte. Tak twierdził święty Jan od Krzyża. Dlatego proszę na to zwrócić uwagę, że jest w twoim życiu wiele niewykorzystanych środków, ponieważ niewiara albo wiara z defektami jest to życie z zaangażowaniem w złych proporcjach. Człowiek za dużo, nadmiernie troszczy się o środki doczesne, bogate, o byt, o zabezpieczenie, a niewiele zabiega o swą więź z Panem Bogiem i o uświęcenie się. I teraz, gdy wrócisz do swoich okoliczności codziennego utrudzenia się, które są i będą, to gdy ze względu na Pana Boga zgodzisz się na nie i będziesz z nimi współbrzmiał, współpracował z Panem Bogiem, wszystkie krzyże będą dwakroć lżejsze i przyniosą ci radość. Dobrze byłoby posmakować radości w cierpieniu. Nie jest to bowiem cierpienie bez silnego niewolnika, lecz jest to cierpienie ochotnego dawcy, który przychodzi do Pana Boga jakby z nędzą swoją, z tym, czego świat nie chce, a co go bardzo boli i przyprawia bezsilność, bezradność. Proszę na to zwrócić uwagę. I wtedy, gdy zakończą się dzieje buntu w twoim życiu i będzie akceptacja tych okoliczności, w których żyjesz dla Boga, Bóg w to wejdzie. I wysiłek twojego serca pomnoży stokrotnie i przyniesie ci plon i da ci tego, czego ci potrzeba. Tak się dzieje. Jest rozszerzający się w naszym narodzie polskim również taki ubogi środek jak modlitwa różańcowa, ale taka szczególna modlitwa. To jest ta nowenna pompejańska, kiedy co dzień przez 54 dni człowiek się w jakiejś intencji modli. 27 dni prosi, 27 dni dziękuje, w trzech częściach różańcowych, w sytuacjach najtrudniejszych. Jest to takie chwytanie Pana Boga za nogi, aby przemienił, przeobraził i uratował. I dla wielu zagubionych straceńców jest to może ostatnia deska ratunku, miłość ofiarna matki czy ojca, które wyrywają dzieci z objęć szatana. Niechaj się tak dzieje właśnie, bo trzeba walczyć o to, co najważniejsze. Najważniejsze, aby się człowiek każdy zbawił. To jest spełnienie ostateczne siebie.
To jest radość nieba i zwycięstwo łaski Bożej w człowieku. I dla ludzi zagubionych wydobywamy ich z zatracenia nadzwyczajnym wysiłkiem serca. My żyjemy w świecie bardzo rozzmysłowionym. Smakowite zmysły, smakowite rozzmysłowienie się, które człowieka angażuje, pochłania, ogradza, zakłamuje, to rozzmysłowienie się powoduje opętanie rozumu. Rozum nie dotyka prawdy, na nią nie reaguje. I któż takiego człowieka uratuje? Ano, poryw serca tego, kto widzi dalej i mocniej kocha. Czyli modlitwa i wszelka ofiara środków ubogich mogą uratować ludzi tam, gdzie jest sytuacja wielce beznadziejna. Zwróć jeszcze na to uwagę, że gdy tak się ludzie rozuczuciowią w swoich zmysłach, to wtedy ogarnia ich często lęk, który paraliżuje, obezwładnia. Tymczasem lęk, jak mówi Pismo Święte, jest zdradziecką odmową pomocy ze strony rozumowania. A rozumowanie jest przysłonięte przez rozzmysłowienie. Jest to błędne koło. Są ludzie, którym się można nagadać, natłumaczyć, przedstawić dziesiętne przykłady i nic z tego nie ma. Bo nie wystarczy argument rozumu, bo tam rozum jest w uśpieniu, albo człowiek się nie kieruje rozumem, człowiek jest w rozmaitej bezrozumnej niewoli. I wtedy uratowanie kogoś, przyjście komuś z pomocą jest przez użycie środków niewidzialnych, których ci nikt nie będzie zazdrościć, tych takich środków, które idą w parze z nędzą człowieka, z niedostatkiem, z cierpieniem. To wszystko więc, co ma wartość w oczach Bożych, czego świat nie dostrzega, to jest twoja wielka wojna z szatanem i ze złem o dusze ludzkie. W życiu każdy człowiek ma możliwość swoje udręki zamienić w środki ubogie, które stają się wtedy środkami mocnymi. Tylko niekiedy w takiej ofierze całopalnej trzeba trwać latami, a czasami do końca swoich dni, jak to doświadczyło wielu świętych. Czasami matka nie zobaczy nawróconego syna i umrze, ufając Panu Bogu do końca. I przyjdzie nawrócenie po jej śmierci, w okolicznościach często też niedostrzegalnych, które czynią człowieka wreszcie uratowanym. Życie Matki Najświętszej składało się z środków ubogich. Ona nie miała żadnej przewagi nad ludźmi. Ona nie miała niczego, co by się nadawało do kradzieży, do zazdroszczenia. Świat nie mógł jej niczego zazdrościć. Ona była skryta, ale jej życie pełne ofiary, miłości, zawierzenia, oddania, wytrwałości, męstwa, cierpliwości, męczeństwa. Wszystko to sprawiło, iż stała się współodkupicielką swojego Syna i stała się matką naszego zbawienia. Otóż czasami matka i ojciec jeszcze raz muszą dzieci swoje zrodzić we łzach i krwi, w cierpieniu, w środkach ubogich, kiedy zapomną o sobie, o tym, że im się coś jeszcze od życia należy, że już chcieliby wreszcie trochę odpocząć, bo dosyć tego i być może zaangażowanie zawodowe się umniejsza lub go nie ma, a przychodzi trudna rzeczywistość doczesna, której się nie pokona lekarstwami, łapówką, wpływami, wstawiennictwem, tak zwaną sprawiedliwością prawną czy czymkolwiek i człowiek pozostanie taki zapomniany, rozdeptany przez okoliczności, ale Bóg go widzi i w dniu sądu upomni się za nim. Dlatego nie jesteś człowiekiem, któremu się nie powiodło.
to stałeś trudniejszą cząstkę. Przeto życie Twoje będzie bardziej owocne. To tak, jak Pismo Święte w karkołomnym obrazie mówi, że więcej dzieci ma niepłodna, która duchowa wierności Panu Bogu, niż ta, która urodziła siedmioro. To takie są perspektywy człowiecze, które są wyolbrzymione obfitością i łaskawością Pana Boga. Twoje życie w zaczątku, nierozwinięte, nieujrzane, niedomyślane się, niedomyślane w własnej podejrzliwości, jest jakimś darem Bożym, niespodzianką. Pan Bóg chce do Twojego życia dopisać ogromny obszar swojej boskiej miłości w wymiarze bezbrzeżnym. I do tego dochodzi się przez podobieństwo do Chrystusa ukrzyżowanego, przez podobieństwo do Maryi, niewolnicy pańskiej, która nie żyła dla siebie, lecz była cała oddana Panu Bogu, wybrała najlepszą cząstkę, której nie została pozbawiona. Zresztą i tak za wszystko zapłacisz sobą. To kupuj sprawy wieczne, boskie, święte. Zapłacisz zdrowiem i życiem za łaskę, za miłość, za piękno, albo za grzech, brzydotę i bezsens. Wszyscy się zużywają, czas płynie wszystkim jednakowo. Dlatego w mądrości swojej wybierz cząstkę najlepszą, której nie będziesz pozbawiony. Te środki ubogie, których nie dostrzegasz, które chciałby się pozamiatać i wyrzucić do kosza, one nie są środkami odpadowymi. Trzeba je wykorzystać, bo to jest Twój największy oręż, którym dysponujesz. Mając jakiś swój dach nad głową, ubranie i jedzenie, w zasadzie masz wszystko. Do tego wszystkiego, jeśli masz wiarę w Boga, o którą się troszczysz, to otrzymałeś najwięcej. Dlatego nie wolno Tobie się zatracić w upojeniu światowym. W jakikolwiek sposób miałoby to miejsce, takie zagubienie się. Nie wolno Ci się zatracić w tym upojeniu światowym, które zabiera postawę czuwania, trzeźwości i pozbawia człowieka oddania się Bogu i gotowości życia dla Niego. Okradli Cię, przyozdobili oszczerstwem, zapomnieli o Tobie, ale Bóg o Tobie nie zapomniał. I gdy przyjdzie przeżywać Ci Twoje męczeństwo na co dzień, kropla po kropli, gdy wytrwasz do końca i świat się na Tobie nie pozna, to ujrzysz owoc swego życia, który będzie kapitałem Bożym odłożonym na Twoje wieczne konto. Miej więc w swoim spojrzeniu mądrym, dalekosiężnym spojrzenie na to, że stworzył Cię Bóg do świętości, do niezwykłości, do nadzwyczajności boskiej, która się nie może objawić teraz. Bo to, co Bóg przygotował Tobie, świat tego by nie pomieścił. Pan Bóg zatroszczył się o całą Twoją wieczność, w której Ty będziesz mógł weselić się z Bogiem w obfitości bezkresnej i niewyczerpalnej, w sposób, który nie podejrzewasz i ani sobie go nie wymarzysz. To wszystko będzie owocem łaski Bożej i Twojej współpracy z łaską Bożą. A ta współpraca odbywa się przez użycie środków ubogich. Wytrwaj na krzyżu, a zwyciężysz okoliczności. Niekiedy Pan Bóg da Ci ulgę w codzienności. Natomiast mając udział w zrozumieniu, które daje Pan Bóg i we współdziałaniu z Panem Bogiem, gdy będziesz wspólnikiem Bożego zamysłu, już nie będziesz się opierać przeciwko temu, co Bóg Ci daje, ale będąc wspólnikiem Pana Boga, sam będziesz prosił o jeszcze. Tak jak święty Jan od Krzyża prosił Boga, by mu w życiu nigdy krzyża nie brakowało. A no to dostał, co chciał. I do końca tego krzyża mu nie brakowało.
ale ten jego krzyż to była wielka budowla życia, miłości, piękna i poznania prawdy. Dlatego my dziś podziwiamy Pana Boga świętym Janie od krzyża. A teraz Twoja kolej. Nie wolno Ci się zgodzić na Twą dotychczasowość, ziemską przeciętność. Nie chodzi o to, byś wprawiał ludzi w zdumienie. Chodzi o to, byś sobie nie pozwolił dłużej na małoduszność, na lęk, na nieufność. Żeby nie było tak, że Ci wystarczy doczesność pomyślna, jaka jest. Grozi bowiem Tobie takie zakonserwowanie własnego egoizmu, który staje się obfitością człowieka niedowierzającego i małodusznego. Nie wolno Ci być podobnym swej duchowości do świata. Na tym świecie żyjąc i pracując, musisz mieć ogień nadziei i mocy, która bierze się z przynależności do Pana Boga. Wtedy będziesz nie do pokonania. Mogą Cię zamordować, ale nie pokonać. Mogą Cię zniszczyć na rozmaity sposób, ale nadziei Twojego życia nikt Ci nie odbierze. Zwróć na to uwagę. Nie tak dawno spotkałem się z fotografią kapłana, który 40 lat żył i umarł. Pytam się, co to, zamordowali go? No nie, rak. A co było jego niezwykłością? Rak boli. I ten kapłan nie przyjmował środków znieczulających ból. Czyli cierpiał jednostajnie coraz mocniej, aż do śmierci. To był jego niezwykły środek ubogi, którym oddał siebie Panu Bogu w ofierze całopalnej. Tak chciał. Istnieje możliwość uśmierzenia sobie bólu. I to nie jest grzechem. Ale można mieć serce większe jeszcze i coś z tego więcej uczynić. On w swoim 40-letnim życiu miał wielką ofiarę ukrzyżowania rakiem bez znieczulenia aż do końca, do ostatniego tchnienia. Nie wiesz, co się gryzie i co Cię jeszcze spotka. Dlatego proś Pana Boga, byś miał wielkie serce, które zwycięża okoliczności marne. Z czymże pójdziesz do Pana Boga? Tylko z obfitością Twojej decyzji, która była decyzją miłowania, miłowania bezwarunkowego, miłowania czystego, miłowania pełnego. Gdy przeobrazisz swoje serce Bogiem, zyskasz podobieństwo do Niego i zrozumiesz sens dziejów swojego istnienia, to sam będziesz wiedzieć, gdzie co zrobić, co komu powiedzieć, jak zareagować. Zazwyczaj człowiek oblepiony atrakcjami tego świata zabiega o nie jeszcze bardziej i bardziej i bardziej, ale środki jakiekolwiek, bogate, bez ubogich, nie przynoszą owocu. Środki ubogie są ożywiającym korzeniem, którymi czerpiesz z mocy Bożej. Pomedytuj sobie na ten temat, zastanów się, zrób sobie przegląd Twojego życiorysu i sytuacji obecnej, zidentyfikujesz tam parę punktów, które były nieakceptowane i marnowały się. A okazuje się, że one mogą być naczyniem na obfitość Pana Boga i dla Ciebie, i dla innych. Przez środki ubogie możesz odpokutować czyściec na ziemi własnej. Możesz skrócić czyściec innym, którzy przebywają w czyśćcu. I możesz doprowadzić wielu zatraceńców do zbawienia, aby nie poszli do piekła.